Kolejny druk. Druk numer 1406. Zgodnie z statutem miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1406 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji na projekt. Zmiana uchwały nr 12/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazji czy zespołu szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodu w Krakowie z późniejszymi zmianami projekt prezydenta Miasta Krakowa do nr 1406 w trybie jednego czytania referuje pani Anna Korfel-Jakińska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rada, podobnie jak w przypadku sieci szkół specjalnych, ta sytuacja dotyczy szkół ogólnodostępnych. Jest ona konsekwencją zmian w zakresie sieci szkół specjalnych i wynikiem likwidacji reorganizacji niektórych z tych szkół, m.in. Gimnazjum 50, Gimnazjum 40 wchodzącego w skład zespołu oraz zmian w zakresie gimnazjum, w zakresie obwodu gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny podmiot. Bardzo proszę o pozytywną opinię do tego projektu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36.1.6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.